Stanisław Michalkiewicz opowiada między innymi o sytuacji w Polsce, reformie polskiego sądownictwa czy o przetasowaniach na scenie politycznej. Może to bez te nawozy sztuczne, może był w szkole zbyt pilnym uczniem, może to syćko bez te atomy, że wariota mamy, śpiewał jeszcze w latach 60. Kazimierz Grześkowiak, taki piosenkarz, satyryk z Lublina. No i mamy rzeczywiście nie jednego wariota, tylko całe stada wariotów. Nie wiadomo dlaczego, co sprzyja temu rozmnożeniu wariatów, ale rzeczywiście można odnieść wrażenie, że przeżywamy jakąś inwazję wariatów. Nie mówię o tym, że epidemia się sroży, bo się sroży. Tutaj pan minister Niedzielski przedłużył obostrzenia do 16 kwietnia. No, w związku z tym podczas miesięcznicy i rocznicy smoleńskiej będą obowiązywały surowe warunki sanitarne. Ale nie to jest może istotne w przypadku pana ministra Niedzielskiego, bo istotniejsze wydaje mi się jego deklaracja, którą złożył w niepojętym przypływie szczerości, że już nigdy nie będzie tak jak przed epidemią. Już nigdy. Proszę Państwa, no warto zwrócić uwagę, że ta deklaracja mogła bardzo zasmucić nieprzejednaną opozycję, tutaj panią Agnieszkę Holland, panią reżyserową, bo pani reżyserowa przecież wielokrotnie mówiła, że chciała, żeby wszystko było tak jak przedtem. No a tu pan minister Niedzielski powiada, że już nigdy, niezależnie od tego, czy będzie istniał reżim dobrej zmiany, czy nie będzie istniał reżim dobrej zmiany, czy władzę przejmą Volksdeutsche albo pan Hołownia. No i proszę Państwa, to nie jest dobra wiadomość, ale jeszcze gorsze jest to, że wiemy tylko, że nigdy nie będzie tak jak przed epidemią, ale nie wiemy jak będzie. Nie wiemy jak będzie. No i tutaj możemy pewnych rzeczy już się domyślać, choćby po przebiegu świąt wielkanocnych. Otóż jak pamiętamy, przed świętami wielkanocnymi wariaci wyczuleni na epidemię domagali się dlaczegoś akurat kościołów, zamknięcia kościołów. Widocznie uważają, że kościoły są największym tutaj rozsadnikiem zbrodniczego koronawirusa. No, rząd się znalazł w sytuacji trudnej, można powiedzieć między młotem a kowadłem, dlatego że no, z jednej strony ci sygnaliści tak zwani, bo teraz to stare poczciwe donosicielstwo ma taką elegancką nazwę, otóż ci sygnaliści właściwie wychodzą naprzeciw tutaj zarządzeniom pana premiera. Ale z drugiej strony obóz dobrej zmiany no, chciałby uchodzić za jedynego obrońcę kościoła, więc jak tu może zamykać kościoły? No nie wypada. W każdym razie przed wyborami nie wypada tego robić, bo mogłoby powstać jakiś potężny dysonans poznawczy. No i w związku z tym w święta wielkanocne przed kościołami aż się zaroiło od sygnalistów, no i oni tam niektórzy wchodzili do środka i w ten sposób tutaj pogarszali przestrzeganie reżimu sanitarnego, a inni ograniczali się tylko do liczenia uczestników nabożeństwa, no i sygnalizowania, ściągali tam policję. Policjanci jeszcze nie wiedzą bardzo, kogo się mają słuchać, w związku z tym reagowali dosyć ospale. No i co bardziej tacy zdecydowani aktywiści, to nawet oskarżyli policję do Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Bodnara, że właśnie opieszale reagowała na donosy. No to pan Bodnar pokaże tym policjantom ruski miesiąc. Chociaż nie bardzo, bo on tam zbytniej władzy nie ma. Na szczęście, jak mówi przysłowie, nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła, więc pan Bodnar może tylko sygnalizować właśnie o to sygnalizować do innych takich instytucji państwowych, które są władcze, że tam on by chciał, żeby tak
coś tam było lepiej. Oczywiście wiadomo, że pan Bodnar, tak jak wszyscy, przychyla nam nieba. No więc wygląda na to, że donosicielstwo, nawet jak epidemia się zakończy, to donosicielstwo stanie się takim trwałym elementem nowej rzeczywistości. Ale na tym nie koniec, bo tutaj, proszę Państwa, korzystając z chwilowej nieuwagi naszego społeczeństwa, bo wtedy, jak są święta, to wiadomo, trzeba tam duchowe przeżycia, ale i takie też karne przeżycia. Na tym się wszyscy koncentrują, więc nikt nie ma głowy do innych spraw. No ale okazało się, że niemieckie owczarki z Komisji Europejskiej oskarżyły Polskę przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu z powodu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a w szczególności z tego powodu, że ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to się pastwi nad sędziami. No, największym męczennikiem chyba reżimu dobrej zmiany jest nadal pan sędzia Igor Tuleja, któremu Izba Dyscyplinarna cofnęła im immunitet. Wprawdzie sąd warszawski uznał, że to immunitet nie jest cofnięty, bo to Izba Dyscyplinarna nie jest żadnym sądem i można sobie wyrokami tej całej Izby Dyscyplinarnej podetrzeć. No ale mimo to pan sędzia Tuleja nie został dopuszczony do orzekania ku jego rozpaczy, bo on bez orzekania nie może wytrzymać. Mam nadzieję, że przynajmniej dostaje wynagrodzenie. Bo to gdyby nie, to by było małpie okrucieństwo. Proszę Państwa, więc chodzi o to, żeby Europejski Trybunał Sprawiedliwości tę Izbę Dyscyplinarną wreszcie skasował, położył kres jej istnieniu i w ten sposób przywrócił niezawisłość sędziowską i tak dalej, praworządność w naszym bantustanie. No i na tę wiadomość, że Polska została oskarżona przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, entuzjastycznie zareagowała partia sędziowska Inioria. Inioria właśnie też tam absolutnie Izba Dyscyplinarna nie może żadnych immunitetów tutaj wprowadzać. Sędziowie to było inaczej, to niezawisłość zostanie pogwałcona, a wiadomo, że nie ma nic gorszego jak pogwałcona rzeczywistość sędziowska, niezawisłość, przepraszam, sędziowska. No to wiemy od marca 2017 roku, kiedy to nasza złota pani proklamowała w naszym bantustanie walkę o praworządność. No i tutaj sędziowie oczywiście, zwłaszcza ci zrzeszeni w partii Inioria, tam stanęli na pierwszym szeregu, w pierwszym szeregu, w awangardzie tutaj walki klasowej. No i tu nie dadzą sobie wydrzeć tej palmy pierwszeństwa, bo jeżeli za wszelką cenę, powiadają ci przedstawiciele partii Inioria, za wszelką cenę trzeba tu praworządność uratować. No jak za wszelką cenę, to oczywiście również za cenę praworządności i sprawiedliwości. Więc to może być drugi element tej sytuacji po zakończeniu epidemii, że nie będziemy mogli, już będziemy musieli się pożegnać ze sprawiedliwością i z praworządnością i że niezawiśli sędziowie tak się rozhulają, korzystając z tej bezkarności, że obywatele będą omijać z trwogą, z szerokim łukiem niezawisłe sądy. Proszę Państwa, no ale to wszystko jeszcze nic, bo bardzo, dlaczego tu tak zacząłem od Kazimierza Grześkowiaka? No dlatego, że tu wariactwo się szerzy z szybkością płomienia. Ja myślałem naiwnie, że przetasowania na scenie politycznej zaczną się dopiero w połowie tego roku, a tu już się zaczęły. Pan marszałek Terlecki powiedział, że on by chętnie tych koalicji
milicjantów tam powyrzucał na zbity łeb, no ale na razie nie można, bo tu ważne głosowania w Sejmie się zbliżają, zwłaszcza jedno najważniejsze, ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. No i tutaj właśnie pojawiły się sęki, bo Solidarna Polska nie chce poprzeć Krajowego Planu Odbudowy, ale Leszek Miller uspokaja, że to nie ma strachu w naszym fachu, bo Krajowy Plan Odbudowy, tutaj obóz dobrej zmiany, uzyska nieoczekiwane wsparcie ze strony lewicy, czy również ze strony obozu zdrady i zaprzaństwa, to znaczy Koalicji Obywatelskiej. Tego jeszcze nie wiemy, chociaż Włodzimierz Cimoszewicz ostrzegł wielce czcigodnego posła Pupkę, że jak będzie tutaj stawał okoniem i sprzeciwiał się ratyfikacji Krajowego Planu Odbudowy, to jego wyborcy mogą tego nie zrozumieć, przecież nasza złota pani kazała ratyfikować. No to jak tu? Partia Volksdeutschów nie będzie raz się słuchać naszej złotej pani. Rzeczywiście rzadko się zgadzam z panem Włodzimierzem Cimoszewiczem, ale tym razem muszę przyznać mu rację. Więc tutaj na razie koalicjantów nie można się pozbywać, chociaż widzimy na przykładzie wyborów prezydenta Rzeszowa, że obóz dobrej zmiany oddał walkowerem to stanowisko, dlatego że wystawił aż trzech kandydatów. No to wiadomo, że w tej sytuacji głosy muszą się rozbić. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że koalicjanci wchodzący w skład Zjednoczonej Prawicy uznali, że sprawdzenie własnej siły nie na podstawie sondaży, tylko na podstawie wyników wyborów, i to w rejonie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobre zawsze rezultaty, no to jest ważniejsze od fotela prezydenta Rzeszowa. I to jest sygnał, że no, każdy już się szykuje na to, jaką pozycję zajmie w roku 2023, kiedy to kończy się kadencja obecnego Sejmu, ale naczelnik państwa najwyraźniej już zniecierpliwiony trochę tą sytuacją przestrzegł, że kadencja może być znacznie krótsza. No i tu ciekawe, jak uczestnicy koalicji Zjednoczonej Prawicy na to zareagują, bo okazało się, że tutaj połączenie, bo tutaj zlała się Koalicja Obywatelska z Lewicą i z panem Hołownią, ale mimo że się zlała, to tutaj tego rezultatu nie ma. Wcale ten wspólny kandydat nie jest z liderem całej stawki, więc okazuje się, że tutaj ten efekt synergii nie występuje, ale oczywiście, proszę państwa, to pokazuje, że przetasowania na scenie politycznej już się rozpoczęły, ale nawet nie tylko na scenie politycznej, ale nawet chyba w samym Prawie i Sprawiedliwości. Oto złowrogi Antoni Macierewicz zapowiada już od dłuższego czasu, że już wkrótce ukaże się pełny raport podkomisji smoleńskiej. Każdy będzie mógł się nie tylko dowiedzieć, co się stało, ale nawet zobaczyć, co się stało. Z drugiej jednak strony tam niektórzy uczestnicy tej podkomisji tam mówią, że o, to jeszcze trzeba tam zmierzyć, zważyć, zbadać i tak dalej, że jeszcze za wcześnie na taki ostateczny werdykt. No i dzisiaj nieoczekiwanie podobne stanowisko zajął sam naczelnik państwa. Powiada, że chyba już nigdy się nie dowiemy, co tam naprawdę było, więc to tak powtarza, tak jak pan minister Niedzielski, że już nigdy. No i w związku z tym nie wygląda to na entuzjazm z powodu zapowiedzi pana Antoniego Macierewicza, złowrogiego. Naczelnik państwa już dawno ogłosił, otrąbił zwycięstwo.
dążyliśmy do prawdy, dążyliśmy przez 10 lat, no i teraz już się musimy zadowolić, że to prawda polega na tym, że są pomniki pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie, a jest jeden pomnik, a drugi pomnik jest ofiar katastrofy na placu Piłsudskiego autorstwa pana Jerzego Kaliny. No i tyle, i musimy się z tą sytuacją pogodzić. No jak to będzie, to tego oczywiście nie wiemy, ale być może z okazji kolejnej miesięcznicy i rocznicy smoleńskiej pan Antoni Macierewicz coś tam przedstawi. No i znowu będą tutaj spory, zabawy, spory, wone lata, co się właściwie stało, bo tu już o trotylu znowu mowa była, ale te pogłoski są dementowane. Inna rzecz, że jak są dementowane, to stają się dzięki temu bardziej wiarygodne. No ale to nie mówmy hop, poczekamy, aż się dowiemy szczegółowo z tego raportu, o ile oczywiście zostanie ogłoszony. No i nie wiemy, jak długo potrwają jeszcze te obostrzenia, bo jestem przekonany, że na 16 kwietnia się nie skończy, że poczekamy aż do maja albo i dłużej. Tym bardziej, że pan minister Niedzielski tutaj powiada, że ta brazylijska odmiana koronawirusa zbrodniczego południowoafrykańska się pojawiła, chociaż taką 80% tych zakażonych to zakaziło się mutacją brytyjską. Tymczasem przed samymi świętami pojawiła się informacja, że pojawiła się również mutacja polska, która daje bardzo interesujące objawy w postaci utraty smaku, utraty węchu, utraty pieniędzy i utraty firmy. Proszę bardzo. Pan tutaj poruszył sprawę, zadał takie pytanie, czy te wszystkie problemy, ogromne problemy, bardzo groźne problemy dla państwa i dla narodu da się rozwiązać w systemie demokratycznym. Otóż da się rozwiązać, ale pod pewnymi warunkami. Mówi się, że władza należy do narodu w państwie, prawda? Ale co to znaczy, że władza należy do narodu? To znaczy, że naród trzyma w swoich dłoniach berło. Problem polega tylko na tym, że o tym, co siedzi w tym berle, ja mówię o berle, które wchodzi w skład insygniów królewskich, zielonego pojęcia nie mają ani najwyższe osoby duchowne, ani najwyższe osoby z wysokimi tytułami profesorskimi. Berło skupia w sobie wszystkie wymagania dla prawidłowej pracy, dla wywiązywania się w sposób prawy z obowiązków życia. Teraz tak, jeżeli społeczeństwo będzie światłe, co to znaczy, że trzyma tą władzę? Jeżeli to społeczeństwo przekazuje to berło swoim przedstawicielom, to znaczy senatowi, sejmowi, senatowi, głowie państwa, jako prezydentowi, te ciała ustawodawcze i wykonawcze mają obowiązek rozumieć, co siedzi w tym berle. A jak nie będą rozumiały, to co im zrobić? To ich trzeba, tak jak się zwierzątka uczy, wziąć za mordkę i... A kto to zrobi? Ja to robię. Przecież oni dysponują przemocą. Dobrze, ale jest coś takiego jak przemoc intelektualna, która nie jest przemocą fizyczną, a może być przemocą intelektualną. I taką przemoc intelektualną z obowiązku trzeba uruchomić. Trzeba wybudować po prostu kulturę i naukę. Kulturę przez duże K i naukę przez duże N. Jeżeli chodzi o tych starozakonnych, tamta strona nie ma zielonego pojęcia, co to jest kultura i co to jest nauka. Ostatnio jak Benedykt XVI napisał pewną publikację, która miała być tajną, to podniósł się krzyk. Benedykt XVI słusznie zlikwidował Stare Przymierze, które nie ma żadnej mocy życiowej dla prawidłowego życia, dla prawidłowego prawa, dla prawidłowego ustawodawstwa. W Berle jest niezwykle wymagające nowe przymierze.
Problem polega na tym, że nie mamy zielonego pojęcia o chrzcie. Nie mamy zielonego pojęcia o tym, co siedzi w insygniach królewskich. Nie mamy zielonego pojęcia o władzy ustawodawczej, wykonawczej. Jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, to jest władza wykonawcza, ustawodawcza, wykonawcza. Sąd konstytucyjny, który z obowiązku ma badać prawidłowość ustaw. Natomiast może być tylko sądownictwo potem. Jeżeli jest prawidłowo ustanawiane prawo, nie ma żadnej władzy sądowniczej. Montesquieu już tutaj w ogóle błądził. To już wie pan, ryzykowna teza. Niech pan taką tezę wygłosi, jak pan będzie oskarżony w sądzie, że nie ma władzy sądowniczej. To ja to, jeszcze grzywne panu przysłowi sędzia na 30 lat na piśmie głoszę. Nie, ale to wie pan, papier wszystko przyjmie, ale to nie znaczy, że to jest to prawda. Nie chodzi o papier, chodzi o prawdę przez duże P. No rozumiem, ale... Ja tu już kończę, bo za trudne rzeczy. Tu jest 8 lampek, nie będę wyjaśniał. Tam z tyłu są takie kinkiety podwójne. Mamy podwójną naturę, nie będę wymieniał, nie będę tego tłumaczył. Nie mamy zielonego pojęcia, co oznacza nasza podwójna natura. Nie wiemy, kim jest człowiek. Ludzkość nie wie, kim jest człowiek. No to jak nie wiemy, kim jest człowiek, to właśnie nic nie wiemy. No, to, no właśnie, pan, to jest fatalnie. Ale mimo to musimy żyć jakoś. Ale pierw trzeba świadomość zdobyć. No ale jak, no niech pan to powie, panie... Ale pan jest nauczycielem akademickim. Niech pan to powie wielce czcigodny Joannie Schuring-Wielgus, mojej faworycie, no. Nie wiem, czy ona w ogóle zrozumie, co pan do niej mówi. Ależ... A ona jest ja już prawodawcą. Ja już kończę. Ostatnio prowadziłem ranking hultajski. Uniwersytet Warszawski zakwalifikowałem jako wiodącą uczelnię w rankingu hultajskim. Tam jest cholernie groźne hultajstwo uprawiane. Kończę, bo już za dużo mówię. Tak. Proszę państwa, no nie zgadzam się zwłaszcza z taką tezą, że nie istnieje władza sądownicza. No mówię, możemy się bardzo łatwo o tym przekonać, jak nam w tyłek da tutaj grzywnami albo wyrokiem. Co można zrobić? Co można zrobić z władzą sądowniczą, która jest potrzebna? No wie pan, no ja bym unikał takich epitetów, bo one niczego nie wyjaśniają. Ale jeśli pan pozwoli, to dokończę. Otóż jaką mamy sytuację z sądownictwem? Sędziowie wyemancypowali się z wszelkiej zależności od jakiegokolwiek konstytucyjnego organu państwa, które im tylko płaci. Z tego zrezygnować nie chcą. Nawet pani Gazdow nie chce zrezygnować z wynagrodzenia. I to jest sytuacja patologiczna. Rząd teraz tymi ustawami próbuje przejść na ręczne sterowanie sądami. No to jest kozacki numer. Nie powinno się takich rzeczy robić. Ale to, że sędziowie się wyemancypowali ze zależności od konstytucji i organów państwa, to nie znaczy, że od nikogo nie są zależni. Otóż według prawdopodobnej takiej tej oceny, co najmniej 10% sędziów to jest agentura. To są konfidenci tajnych służb, rozmaitych. No to nie znaczy, że nikomu nie podlegają. Podlegają. I tu pewna jest jak gdyby to, że rząd przechodzi na ręczne sterowanie sądami, to jest jak gdyby mniejsze zło. Bo kto, jak się nazywa minister sprawiedliwości i w jakim trybie jest powoływany, to my wiemy. Natomiast kto jest jakimś tam oficerem prowadzącym tego czy innego sędziego, to my nie wiemy i się nie dowiemy tego nigdy. Więc z dwojga złego to lepsze to. Ale dlaczego mamy jakieś zło wybierać, mniejsze nawet? Kiedy możemy, jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby sędziów zdyscyplinować, nie ubliżając im, nie tamtego, tylko żeby znieść jedną taką gwarancję, żeby zlikwidować nieusuwalność sędziów. Na czym by to polegało? Sędzia mianowany przez prezydenta korzysta ze wszystkich gwarancji niezawisłości, bo to jest ważne, to tak powinno być.
z wyjątkiem nieusuwalności, bo co 5 lat, tak jak są wybory prezydenckie, co 5 lat każdy sędzia musiałby poddać się weryfikacji przez obywateli w swoim okręgu sądowym, jeśli nie uzyskałby bezwzględnej większości oddanych głosów, wylatywałby z sądownictwa bez odwołania. Chodzi o to, żeby skoro rządowi nie chcemy dać do ręki tego bata, to żeby obywatelom dać do ręki tego bata, bo trzeba, żeby ten bat był. Niekoniecznie tam go używać z jakąś przesadą, ale dobrze jest. I ci sędziowie by dowiedzieli, że bat nad nimi jest. Tylko no, suwerenom trzeba by ten bat oddać. I to jest moim zdaniem warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza teraz, kiedy tak się tutaj nad tymi sądami trzęsiemy. To proszę bardzo. Proszę bardzo, nie chcecie podlegać rządowi, to podlegajcie obywatelom. Dobrze, nie chcecie rządowi podlegać, dobrze, to ale w takim razie obywatelom. I co 5 lat by się taka kuracja przeczyszczająca odbyła w sądownictwie. Mówię, nie zagraża to żadnej praworządności, tylko by i przy okazji można by jeszcze pomyśleć o tym, żeby wybierać, żeby, jak już się robi tam z sędziami, to żeby wybierać szefów prokuratur w rejonie i komendantów policji. I komendantów policji. Proszę Państwa, obywatele mają prawo wybierać prezydenta, senatorów, posłów. I taki obywatel jeden z drugim przez całe życie może się z prezydentem nie zetknąć. Nigdy. Natomiast z sędzią, z policjantem, z prokuratorem, to się zetknie na pewno albo jako przestępca, albo jako ofiara przestępstwa, albo jako strona w postępowaniu cywilnym. No to chyba z punktu widzenia obywatela jest ważniejsze uzyskanie wpływu na obsadzanie tych stanowisk, z którymi on się styka codziennie, a jak już nawet prezydenta może wybrać, to dlaczego nie komendanta policji? Prawda? No to w końcu jest mniejszy dygnitarz od prezydenta. No to niech, to jak tak, jak się bawimy w demokrację, proszę bardzo. Ja jestem tam, chociaż muszę się Państwu przyznać, jak już tak głęboko, że tak powiem, orzemy, że ja nie jestem ultrasem demokracji. A w ogóle to nie bardzo wierzę w jej autentyczność. Nie bardzo wierzę w jej autentyczność. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film Zanussiego Kontrakt. Tam występuje, to Janusz Gajos grał takiego buca partyjnego i ten buc partyjny rozmawia z tym i mówi, no demokracja, demokracja, ale przecież ktoś musi tym kierować. No i to właśnie, to jest bardzo takie ciekawe spostrzeżenie. I mamy mniej więcej 2 modele. Funkcjonującej demokracji. Pierwszy to jest model turecki. Jak w latach 20. XX wieku Kemal Atatürk tam modernizował Turcję, no to wtedy już panowała taka moda, takie gusło, że musi być demokracja i on już też wiedział. Mówi, jak nie możecie wytrzymać bez demokracji, proszę bardzo, zakładajcie se partię, kotłujcie się tamtego, ale ostatnie słowo należy do armii. Ostatnie słowo należy do armii. I jak wygrywa w Turcji nie ta partia, co ma wygrać, to armia mówi, o zaraz, zaraz, tu nieprawidłowości były, tu nie, musimy powtórzyć. I tak aż do skutku się powtarza, aż wreszcie wygrywa ten, co miał wygrać i jest w porządku. To jest trochę takie chamskie, ostentacyjne, brutalne, więc na zachodzie Europy jest trochę inaczej. Jak jest, to wyjaśniał taki, jest, czy możemy przeczytać w takim wywiadzie Rzece Krystyny Okręt, z hrabią Aleksandrem de Marans, szefem wywiadu francuskiego. Ona tam wypytuje go różne rzeczy i w pewnym momencie go pyta, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu. A on taki oburzony mówi, proszę pani, co pani mówi? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma. U nas są honorable correspondants. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałam pana urazić, ale w takim razie, no to z jakich środowisk rekrutują się ci pańscy honorable correspondant? I on już taki udobruchany mówi, ach, proszę pani, z najrozmaitszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu
słyszycie państwo, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable korespondent tamtejszego wywiadu. I on mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to już dalej nie rozwija tego wątku, ale my sobie rozwiniemy. Musimy postawić sobie pytanie, to dobrze, to jak dochodzi do werbunku takiego dygnitarza? Co? Do Pałacu Elizejskiego, gdzie urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, bez pukania wchodzi do gabinetu, bez zaproszenia siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i mówi: ekscelencjo, tu macie papierek do podpisania, że zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten się zrywa na równe. Mówi: co? Bierze fotel Ludwika XV, rozwala mu na łbie i koretka go odwozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się w Pałacu Elizejskim zdarzyło. Nigdy. No to chyba tak się to nie odbywa. No dobrze, jak nie tak, to jak? To jak? Otóż myślę, że tak. Ja myślę, że tak, że do takiego ambicjonera młodego przychodzi pan albo nawet dwóch panów i powiadają jemu tak: proszę pana, my już od pewnego czasu pana obserwujemy. Bardzo nam się podoba to, co pan mówi, to, co pan robi i tak dalej. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi Republice. Ale sam pan rozumie. No więc jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać pieniądze, nieduże, ale takie, które mu umożliwiają prowadzenie różnych kampanii i tak dalej, sfinansowanie różnika. Media się zaczynają nim interesować, robią z nim wywiady. On nagle się staje z anonimowości, wychodzi, staje się osobą publiczną i potem zostaje radnym miejskim, merem, później posłem, później senatorem, potem ministrem stanu, być może nawet prezydentem, tak jak pan Emmanuel Macron, bo ja uważam, że jego kariera to jest znakomita ilustracja właśnie tego przykładu. Co to komu szkodzi, jak prezydent będzie przewidywalny? Prawda? Co to komu szkodzi? I w ten sposób wilk jest syty, owca cała, suwerenowie mają tam złudzenia, że oni tam coś mogą. Korwin-Mikke, który tam lubi rozmaite paradoksy, mówi: gdyby wybory mogły coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. Trochę w tym przesady jest, ale coś jest na rzeczy.